A w studiu już jest Tybet, zgodnie z zapowiedzią. Siema, siema. Siema, jestem tutaj. No, jesteś ty, jest też twój mixtape. Zapowiadaliśmy go 2-3 tygodnie temu przy okazji rozmów naszym o tym. Bardzo dobrze, cieszę się. I? I co? I sfinalizowaliśmy go. Nie, w ogóle można troszeczkę głośniej mikrofon wziąć? Byłoby świetnie. I tak, co ja bym chciał powiedzieć? No w końcu dopięliśmy z Prosperem ten projekt do końca. Cieszę się z tego niezmiernie, bo jak to zawsze z takimi projektami bywa, więcej czasu zajęło robienie wszystkiego poza muzyką niż sama muzyka, bo z tym mixtape'em było takie założenie, żeby się szybko uwinąć, no i mi się udało to zrobić w 2 miesiące tam z kawałkiem. Pisząc to po nocach, te piękne rzeczy. Mm. I co? I spieliśmy się jakoś elegancko i zrobiliśmy ten cały projekt. Także jest już do ściągnięcia. Można sprawdzać, disować, propsować, wszystko można robić. Można słuchać też tej audycji, gdzie jesteśmy i mówimy o nim. Powiedz, jaka jest formuła tego? Formuła tego? Wydawałoby się, że to jest zwykły mixtape. Ktoś by mógł powiedzieć, że wiesz, zwykłe jakieś kawałki zrzucone, instrumentale i tyle. Ale tak nie jest. Nie jest tak, bo tak miało z założenia być, bo to się nazywa po pierwsze więcej niż mixtape. I tak jak nazwisko zobowiązuje, tak samo i nazwa albumu. Mm-hmm. Więc chciałem to zrobić tak naprawdę w porządku, żeby było słychać, że... Zaraz mi ten drut wokół wejdzie. Że przyłożyliśmy się do tego i mam nadzieję, że taki vibe pozostaje po przesłuchaniu tego, bo po pierwsze chciałem zrobić naprawdę coś, co nie nazywa się mixtape przypadkowo, bo te kawałki jakoś tam przechodzą jeden w drugi. Prawda. Są dobra, prawda. Są dobrze podobierane instrumentale, jak już mówiłeś, już nie wybierzesz tego. Jest spójny i nie mam jakichś tam pierdół, po prostu są też fajne tematy na tym mixtape, można się w to pobijać. Nie jest tak, że to są kawałki do hipermarketu, tylko coś, na czym można zawiesić ucho. Tak jest. Tak bym to ujął. Zagrajmy w takim razie może już coś z tego. Tak, zagrajmy już coś z tego i pierwszy kawałek to będzie mój solowy kawałek z tego mixtape'u i nazywa się Tak jak chcę, więc Tak jak chcę zagramy numer pod tytułem Tak jak chcę. Pierwszy track, jeszcze mamy 2, ale na razie skupcie się na tym i jedziemy. Dawaj Prosper. Tak się poziom, to awangarda dla wszystkich ziom. No co, kończy się? A cały czas tam tym jedziemy. Tak, leży. No powiedz mi, muzycznie wiemy o co chodzi. Muzycznie jest tak. Szeroki przegląd tego, co się teraz gra w hip-hopie i inne brzmienia. Aczkolwiek wychillowane są te bity dosyć, nie ma jakichś tam agresywnego stękania o pieniądzach, raczej są wychillowane tematy. Coś, a tekstowo, czegoś... tekstowo, klimatycznie, masz jakiś pod to, wiesz, patent na to, czy... Wszystko jest dopasowane, jakoś wszystko to, wiesz, jak dla mnie jest wiele intonacji, bo ja nie mam jakichś tam krankowych zagrywek, tudzież jakiegoś tam krzyczenia strasznego i mega ciśniowania, tak żeby aorta wychodziła z szyi. Także teksty są raczej takie wychillowane z jakimiś tam moimi przemyśleniami. Flow, wiadomo, jak jest flow, czyli płynie, jest przyjemny jak zimowy szal. I co? I takie same są tematy, no nie ma jakichś tam mega, kurczę, tematów, które poryją dzieciakom głowy, raczej sugestie. Robię sugestie i nie daję rozkazów, także można sobie wszystko po swojemu jakoś porozkminiać. Jak goście? Z gośćmi jest krótko i konkretnie. Jest Reno, z którym od dawna chciałem jakiś tam numer nagrać, bo jakiś czas się znamy, ale dobrze jest jakby... to wszystko skleić do kupy i zrobić z tego fajny joint, co moim zdaniem fajnie wyszło, bo jakoś te flow nasze się dopasowują. Mm-hmm. Także udało mi się to jakoś sfinalizować. Jest Getz, tak jak mówiłem wcześniej, gość też undergroundowy koleżka, ale jakby z tej nowej generacji undergroundowych graczy, którzy mają trochę inne podejście do tego wszystkiego, nie są to jakieś tam truskulowe rzeczy. Jest fajna energia, fajny flow, nowe podejście do paru rzeczy. I jest jeszcze Jupik, czyli nasz lokalny hypeman z wiadomo jakiego klubu, który daje raczej takie energetyczne rzeczy i z nim mamy taki kawałek w sumie klubowy, bardziej też relaksacyjny do drinka i tak dalej, pod tytułem Twarz, więc tak to wygląda ze strony featuringów. 3 featuringi, Reno, Getz, Jupik, no i cała masa mnie. A widzę, że mamy pewien problem, dlatego że mamy do zagrania ten kawałek, który chcieliśmy zagrać, ale mamy minutę 45. I co teraz robimy? Co zrobimy, właśnie się nad tym zastanawiam. Myślę, że możemy zrobić tak, że zagramy... Musisz go 3 razy szybciej. Nie, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ja tu myślę, czas płynie. Zagramy teraz fragment, czy... Zagramy może tego Getza, ten ostatni, a później potem zagramy drugi cały. Zagrasz Prosper? Dobra,
Czyli to jest kawałek, nie ten, który zagramy po wiadomościach, to jest dobry powód, żeby zostać z nami. Dokładnie tak. Później wrócimy po 20, a teraz... Jeden na milion i Getz i Tybet. I tak to jest, więcej niż a my wracamy po 20. Siema, tu Prosper. Siema, jestem Dutch One. Robimy audycję Champions Sound w Radio Lublin. I mamy do powiedzenia sprawę taką, że polecamy wam mixtape naszego człowieka Tybeta. Dobre bity, dobre rymy, wysoko ponad hip-hopową przeciętność, nie? No, rzekłem. Champion Sound w Radio Lublin, środa 19.21. W kawałkach z gośćmi, które są na twoim mixtape'ie, który jest więcej niż mixtape'em. Tak, to prawda. Przyszedłeś mutację w międzyczasie i ty, no i mieliśmy zagrać fajny kawałek. Wygrzebałeś tego koleżkę, który był, dużo o nim było, był taki głośny w Lublinie, miał przebojowy numer. Miał taki hit. Ile? Już 4 lata temu chyba, co się każdy tym jarał. Zaraz, muszę się uspokoić, bo ciśnienie podskoczyło. Tak, na składance za nim miał jakiś numer. Moja wina. Natura ludzka. No tak, natura ludzka, właśnie. To był wielki hit. To był dobry bangier, że tak powiem. Taki undergroundowy w ogóle. I co? I Reno coś tam sobie robił w międzyczasie, żył sobie. Coś tam widzę, że nagrywa i spoko, że nagrywa. Dobrze, dobrze, że w tą stronę tu idzie. Więc, tak jak mówiłem wcześniej, chciałem już wcześniej nagrać z Reno i tego. I zrobiliśmy to w końcu, także mamy ten kawałek pod tytułem Muzyka ludzi na poziomie. Mm-hmm. Czy rozumiesz to, ziomek? Także tam od razu można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy słuchasz dalej tego numeru. Jeśli odpowiesz tak, no to jedziemy dalej z tym numerem i tak to właśnie wygląda. Czyli ten featuring z Reno zaraz będzie zaprezentowany podobno. Zanim jednak on, powiedzieliśmy jeszcze najważniejszej sprawy, gdzie to w ogóle jest? U ćwieka w domu. Nie no, dobra, już mówię. Wszystko jest oczywiście do ściągnięcia za darmo. Jak chcecie, to można mi zapłacić, ale jest to do pobrania ze strony uvmusic.eu/mixtape, albo można wejść na mojego MySpace'a, który ma bardzo trudną nazwę, czyli myspace.com/tybet. Jest tam... jeszcze trzecia opcja. Tak? champion.radio.lublin.pl i www.myspace.com/championsoundshow. Tak, tak listę pomieszczamy zawsze, jak są, wiesz, ściągane spoko, płyty, linki. Spoko. Także tak będzie i w tym przypadku. Ogólnie jak ściągniecie tego mixtape'a, tam są linki do wszystkich, do których trzeba zaglądać. Jest Champion Sound też. Kawałki są tagowane też championem, także nie ma po prostu opcji... Co Prosper, stąd to wszystko. Tak, i ogólnie trzeba się wspierać, także... Nie no, muszę ci powiedzieć tak, wiesz, szczerze, chociaż tu wyjdzie, że tutaj jakieś są nasze prywatne układy, ale rzeczywiście jest wyjątkowo fajne, spójne muzycznie, trafiłeś w moje gusto w 100%, bo jest i takie nowoczesne, syntetyczne brzmienie i są kawałki, jak wchodzisz na przykład w Celaduelas, człowieniu, zamiecione. Także... Jak to już w masło. No. A co wy na to, drodzy radio słuchacze? Co wy na to? Jak macie coś do disowania, do propsowania, piszcie w tym małym oknie, gdzie zawsze tyle ciekawych informacji się pojawia. champion.radio.lublin.pl. Także jeszcze raz powtórzę, skąd mixtape'a ściągnąć ze strony uvmusic.eu/mixtape, albo z mojego MySpace'a, czyli myspace.com/tybet i na, tradycyjnie na stronie Czepiona wszystkie rodzynki takie muzyczne są, więc jak najbardziej zapraszam. Fajnie, dzięki za wizytę i słuchamy teraz numeru. Dziękuję. Muzyka ludzi na poziomie. Pozdrawiam cały Lublin LB, ściągajcie, przesłuchajcie dalej. Champion Sound, jedziemy. A. Dobra, to jeszcze jak ktoś nie wie, powtórzę po raz czwarty i w tym trzeci raz po polsku. Więcej niż mixtape, T do B do T. Ściągajcie to z mojego MySpace'a, z uvmusic, łamane na mixtape. Dobry mixtape, dużo dobrych tracków, świeża produkcja. LBN po raz kolejny atakuje. DJ Prosper dokonał tego montażu całego, także jak najbardziej polecam. Champion Sound, słuchajcie tej audycji. Do grobowej deski. 5. Stuff like that. You know, stuff like what you need to do is you must download Tibet's mixtape. That's called I'm really more bad at like acting all like American and first of all be aggressive. No. Yeah, you gotta be aggressive. No. No. Be you. Oh do god, you. Do me. Do you. Yeah, yeah. Take off the hood. Okay. Hi. What's up? Tibet. Okay. We gotta make a milli with it. Okay. Okay. You've gotta download Tibet's mixtape. They're gonna make a milli with it. Yeah. Yeah. Because it's the shit and. So.
Yeah. Go do that. I didn't know that. Peace out. What? Sorry. Okay, yes, keep going. What else do I say? Be aggressive. I be aggressive? Or yeah. Say be aggressive? Be aggressive. No! I'm not aggressive. Scream at him. No. Okay, so please download it. Please download the mixtape. It's really... Shit. It's really the shit. Do it. Word. Okay.